O, jest, widzę cię. Dobra. Tam do ciebie podjeżdżam. Okej, dzień dobry. Jedziemy w tamtą stronę, w stronę plaży i zrobimy tam od dupy strony pojedziemy. No to prowadź, ja się dołączam do formacji. Zdrowie. Fajna czacha. Na burcie. No. A to jest dostępne, jak zdobędzie więcej punktów, to tam jest po prostu, można potem sobie malować czołgi. Już na dzień dobry chyba polską flagę możesz sobie przysmarować. Bez problemu, to ci potem powiem jak. W czwóreczce mam artylerię, czyli można wezwać artylerię, wtedy wciskasz piątkę, pojawia się takie czerwone kółeczko. Można tam gdzieś im dowalić. Na razie, póki nie masz dopracowanej załogi, to ten czołg twój mulasto chodzi. Na pewno nie ma tylu amunicji, takiej lepszej, no ale. Tam po prawej jest punkt A, który jest trzeba zdobyć, ale my sobie objedziemy naokoło. Może się uda nam coś tam rozpieprzyć. Masz szans, żebyś tym czołgiem coś zawojował, ale po prostu chodzi o wprawę. Tam goście na przykład jest prawie kilometr. Tam gryzę. O, już mnie coś trzepie. Ja tutaj jestem w tym samym miejscu, ale zestaw naprawczy uruchamiam. Się w trakcie gry. No, grafika przyzna, że jest fajna i jest nieźle to wygląda, tylko trzeba nabrać wprawy. Zdrowie. Zdrowie. Możesz w to samo miejsce przyjechać, jak masz ochotę. Boją ono strasznie. Zobaczymy, gdzie nas zrespawni, czy w tym samym miejscu, ciekawe. Jestem na południu, można powiedzieć. O, widzę Bart też. A ty, Asik, na północy na pewno. Asik, każe się Już, zrespawnił. że kota. Jo, A. na dole, na południu. No to tak, my. No to dobra, to w prawo z respa, Czekaj, bo nie widzę, gdzie ty jesteś. To są 3 punkty do zdobycia, no to jedziemy w lewo. Nie za bardzo ma tutaj sprzęt, więc trzeba na niego zaczekać. Ja jestem ci na dupie cały czas. Ja widzę. Zdobyte, to czekaj, teraz spróbujemy do A, ale tu będzie ciężko. Już na Jest 200 metrów za tobą, Cesik. Oj, jaka ta Za rzeźnia. Bartem, za Bartem. A widzę tutaj, trzeba powoli teraz podjechać. To jest To jakaś jest. przepustnica? Czy po prostu Znaczy, jest trzeba. tylko W albo S, po prostu i ciśnie. No, cel zniknął. Naciśniemy na górę. O, ktoś artylerię wezwał. Ek, kuźwa, weź mi tutaj. Jadę do góry. O kurde, patrzcie po lewej stronie. Ale mi kurde. Dałem. Dobra, trafiłem w gości. No ja, fajnie. T-34 mnie rozwalił. Trzeba zdobyć ten teren. No niestety nie zdobędziemy. Bart, żyjesz jeszcze, czy też dostałeś? Żyję, żyję. Mnie No to zostawili. broń się, kurde. Ja nie jestem Jadę dla do nich ciebie. przeciwnikiem, dlatego wiesz, we mnie nie strzelają.
Jadę do A, a zatem tak pierdyknę artylerię, że się zesrają zaraz. Pięknie, dobra, to już nie pierdykam. Asik, widzę, też tam mignąłeś. Dobre, dobre. O, uważaj za tobą, bardzo za tobą jest KW. Nie mogę się ruszać, bo się naprawiam. Zasłoniecie. Ale lak, kurde, ale to Też jest jest amunicja ammo. podstawowa, potem rozwijasz amunicję, najlepiej jest niewidzialna, to jest po prostu. Dobra, Barcik jest między tobą a mną. Ja będę Barta osłaniał. Patrz, Bart, dla ciebie złamałem moje niezłomne zasady. Rusami latam, masakra. Ty, ale Asad nie zeszczel, bo widzę, żeś mu na ogon już wlazł. No, Su-2 jest jak najbardziej do wzięcia, Bart. Spróbuj go namierzyć. Jak klikniesz na nim środkiem przyciskiem myszy, to ci się namierzy i wtedy będziesz mógł go spokojnie widzisz odległość i go namierzać. Ja, ale widzisz, to tu migi 3 latają i 15, Bart, i 15 w stronę leci. Prawa, prawa, prawa. Łoj go, łoj go. On jest za tobą teraz, uważaj. Zostawiam go, bo wiem cię z oczu, ty. No, spadłem. Dostałeś? Dostałem. Ty polują na tych słabeuszy, właśnie takich jak ja. Też tymi początkowymi latam. Kurde, ale mnie posrali teraz. Ja zrobię takim i 15, kurde, przy i 16. Koniec, dziękuję, spadam. A, widzę cię, Bart. Kurde, znowu ci Hurricane siedzi na ogonie. Chyba nie, na razie znowu się palisz. No kurde, muszę się zrespawnować. Słuchaj, czy ty dasz radę lecieć, czy się rozbijesz? Ląduj na lotnisku. M to jest lotnisko. Zmniejsz sobie obroty. Ląduj na lotnisku. Właśnie, zmniejsz obroty. Bez ogona trudno się zmniejsza obrot. To jod, jod, wyskocz z spadochronem sobie. Przyciśnij jod na dłużej. Masz satysfakcję, że cię wybiegnie. Ale leca dur w przechyle. Nie wiem, czy doleca. Próbuję sobie Bart przełączyć na widok z kabiny. V przełączając. No, przełączyłem. Znaczy, no wiesz, to utrudnia czasami walkę, ale fajnie to wygląda. I C możesz się rozglądać po kabinie. Z przybliżyć zegary. Z wciskając. No ale to już. Lecę w twoim kierunku, widzę cię. Tam na dole jest artyleria, słuchaj.
Albo samochód opancerzony też jesteś w stanie rozwalić. Do czołgów nie wiadomo, chyba że masz bomby. Uważaj, za nami MiG trzeci, Bart, zobacz. Lecimy na niego, tylko on ma działka skubany, to już jest z wyższych tierów. A nie, daleko jest, 3 km. Nawet nie chce tutaj się za nas brać. To jest kwestia taka, żeby wyjść z tego pierwszego tieru i z tych takich bezpłatnych i wtedy coraz lepiej się gra. Artyleria jak najbardziej jest do rozwalenia, wiesz? Ta na prawo od ciebie. Jakieś samoloty, czy te samochody opancerzone, nie? Ale artyleria jest łatwiej rozwalić, artylerię. Parę punktów. I artyleria nie jedzie, więc łatwiej trafić. Oj, uważaj, Henkel. Chyba dostał ode mnie, bo uciekł. Jadł. Bierz go, Bart, on jest tak uszkodzony. Bierz go. Zawróć, bierz go, tego Henkla. Widzisz go? No, nie za dużo tutaj jest. Czerwonego za nami. No czerwone czego? Czerwonego, tego Sasza. Immelmana zrób do góry i srugo. O, pięknie. Ja go jeszcze trochę ugryzę. Teraz jest twój, bierz go. Dobra, trąbaj. A my samolotomy. Bierz go, bardziej jest twój. Zwój mu dupsko. Bart, a kurde, gdzieś ty to tam poleciał? Bart, o właśnie, widzisz go, tego Sasza? Ta. O kurde, czekaj no. Pieprzaj mi stąd dziadu, zaraz go zestrzelę tego. Bierz go, łuj do niego, byś miał zestrzelenie. Zwolnij. Patrz, to jest małpio chyba. A nie, dobra, zestrzeliłeś go, brawo. No, pierwszy skill. Pięknie. Jestem po silniku. Palę się i ląduję. Żegnam. O, nawet się udało.
No i jak, Bart, jak na pierwszy raz było nieźle. Zdrowie, Marta. Jasne. Dzięki, proszę. Zero i to w kilku, wiesz, na kilku slotach, no to jest... Właśnie, każdy się tam w dupcy między, kuźwa, ośmiu wrogów, no ale dasz radę. Ja tu Barta będę osłaniał. Dzisiaj jestem Batman z Gotham City, będę obywateli osłaniał. Zauważyłeś bardziej, jak to wszystko lata po prostu na wysokościach? No te cele, musisz mieć bomby, wiesz, żeby cokolwiek tutaj działać, niestety. Bo bombowiec po prostu. F2A, jak najbardziej osiągalny. Wrester Buffalo. Ilu z 500 metrów strzelać? Tak, możesz strzelać, znaczy ustawić celownik 400-500 metrów, jak najbardziej. Czekaj, as, leć do mnie, leć do mnie, leć do mnie, leć do mnie. Dobra. Podpaliłem dziada, ale sam je rozwalił. O, idzie do ziemi, pięknie. Spotkał się z karzącą ręką. Czekajmy. A mnie ktoś kurde połotał. Nie, też strasznie. Nawet nie wiem kto. Bardzo ja ci go nadgryzę. Bierz go. Tam skrzydło dziurawe jak sito. No, odpierdzieli mi skrzydło, ty. No, mi trzeci nie za. Pięknie, Barcik, uszkodziłeś dziada. Oczywiście musiał przeładowywać w momencie, kiedy miałem pewny strzał, nie? Tak to już jest właśnie. Po nich ile wlezie. Razem się go pykli cajsik. Pięknie, pięknie, tylko Barta trzeba się znaleźć. No. A jest tu, widzę go chyba. A Bart, chwała na wysokości, a pan tam hopie. To dziesiątka ma strzelca z tyłu, więc uważaj, Bart. Uważaj, za tobą Bard jest Mik. Dobra, uciek, dobra. Także ta 110, jak ci się uda, to jest twoja. Ale chyba się oddala, prawda? Ja nie umiem, żeby ją ogonić. No teraz się przybliża, ale ktoś jej siedzi na ogonie. Co
Słuchaj, jak ktoś przed ciebie wleci, ja w takim momencie odstrzeliwuję gości bez litości, bo to się wpieprza między wódkę a zakąskę. Ja ci go trochę... O. Bierz go. Przy okazji dostał ten, co się wpierdziela. No i co, i ten... Kuźwa. Ja przez przypadek, widzisz, tak mi się omsknęła rączka na spuście i tego miga uszkodziłem. O, przepraszam, ups. Walbar do niego. Ups, przepraszam pana. Asysta. Kuźwa ty. Mogę temu migowi bardziej przywalić. Nie chciałem go zestrzelić, bo miał minus 5000, ale... Ale przynajmniej tam go ugryzę, że mi wisiał na skrzydle, widziałeś? Oczywiście dwa razy amunicję musiałem przeładować, albo jakieś zacięcie, albo coś. To idealnie, kurczę, jak już go mam, wiesz, prawie stojącego w miejscu. To tak, możesz, człowieku, zawsze. No i tak wygrali. B, a potem jest wojna. Próbuj bardzo wylądować. Zdobędziesz kilka ładnych punktów. Zmniejsz obroty. Gdy tam jakiś gościu ląduje, as też ląduje. Aha, czyli nie zdążysz nawet. A. No to nawet nie ląduj, bo już przejęte lotnisko jest bar, także... Że rurę dać do góry. A. Abzilia. A to będzie ciężko, to jest ciężki chleb. Tam jest, wiesz, tam jest przeciwnika teren. No i będziemy teraz się bić o ten teren. Ta mapa jest fajna, bo jest właśnie dwa lotniska i się dzieje dużo. Już tam lecą, kuźwa, no. No na te A5M4. Zniszczony. Pięknie. No to bierz tego łaga, 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 bo on jest, już się pali. Asysta, dobra jest. Na mi zalałeś. Masz tam ki 10, czyli godnego siebie przeciwnika, i 15. To są takie właśnie na twoim tierze samoloty. Możesz spokojnie. Może go bardzo już skruszonego lekko. Uważaj, Asik, żeby ciebie nie skruszył zaraz ten 0 tam, nie, jak 7 z tyłu. O ci, kurde, uratowałem Asik teraz. Pięknie, dupę. Pięknie, dzięki. To bierzemy tego łaga, Bart. Dobra. Łaga, łaga, hej, jaho. Szybki dziad. Lekko trafiony. A się zderzyły, kurde, widziałeś to? Ale kurde, no, no lotnisko nam zajęli. Ja pierdzielę, ty, on wylądował. Trzeba to zająć, bo przegramy.
Ta piękna mijanka. Ale kangur warto, a kangurarzy zaliczył. No co jest? No wiecie co? Kuźwa, cztery samoloty wylądowały. Ale lipa. To zdarzy się coś i co zrobisz? Ach, pięknie, kurde. Normalnie Messerschmitty są moje dzisiaj. Aż skurbany mnie rozwalił. Zabij mi pilota. Jak tam Barci idzie, bo byłem w takim ogniu walki, że nie zdążyłem ci tam pomóc. No, mocno uszkodziłem jednego, ale... No, zestrzeliłem. No pięknie, pięknie. Super. Czołga się ciężej dorabia wszystkich możliwości, ale potem jest gra ok. Ale tak, ja tak mówię, urodziłem się pilotem w poprzednim wcieleniu, więc dla mnie to jest żywioł tutaj. Idę do klucza za asem. No, poniższymy tu trochę tych celi naziemnych, Bart. Za to też są punkty. Jasne. A ja sobie trzy zestrzeliłem, także będę sobie tutaj nad wami szpacerował. Ten prototyp, który stawał do konkursu myśliwskiego, Heinkel 112, żurnowy z Messerschmittem, naprawdę był pięknym samolotem. Szkoda, że naprawdę był bardzo ładny i dobry. Rozwinęli go. Ale Messerschmitt też jest żoli. Nie każdy lubi Messerschmittem. No, ten Heinkel jest fajny. Super, cool. To w pierwszym tierze ma prawie 3 kilo serię, więc rządzi też. Słuchajcie, Bart, macie tutaj Lenarta, High Class, o, Spitfire tam też gdzieś krąży na dole. Uważajcie. O, widzę tam, o, uwaga, uwaga, uwaga. Bombowiec macie, H6K. Uwaga na strzelcu, bo to jest pieroński dziad. I koniec. I nie wygraliśmy. O Czesiu, jakby Czesiu na rzeku. Och, to by było te. To co? No miało być ostatnie. No to idziemy spać, nie? Leko. Jean-Paul Leko. No to do jutra, chłopaki. Fajnie się, że się jutro spotkamy. No. Super.